Blisko 300 osób brało udział w podsumowaniu roku tanecznego 2015-2016 Stowarzyszenia Studio Tańca Point, które odbyło się kilka dni temu w hali przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli. Na parkiecie wystąpiło 70 tancerzy w wieku od 4 lat. To młodzi wielbiciele tej formy spędzania czasu z Końskich, Kowarczowa i Modliszewic, trenujący przy stowarzyszeniu. Widzieliśmy więc występy solo, w duecie, a także formacje. Występy były gromko oklaskiwane przez przybyłych, a wśród nich znaleźli się m.in. prezes KSSPR-u Piotr Bocheński, dyrektor Zespołu Szkół w Stanickiej Woli Czesław Staciwa i wicedyrektor Paweł Milcarek. Przybyli mogli podziwiać dotychczasowy dorobek zespołu. Stowarzyszenie ma na swym koncie wiele zwycięstw w ogólnopolskich turniejach tańca disco dance, salsy czy Caribbean Show. Ich trenerka Ewelina Wielgus to m.in. czterokrotna mistrzyni Polski Cheerleaders. Można było obejrzeć puchary i nagrody zdobyte przez Studio Tańca Point. Na zakończenie wszyscy tancerze otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i upominki, a organizatorzy spotkania zaprosili wszystkich na poczęstunek. Tego dnia współtwórcy Stowarzyszenia Państwa Andrzej i Zakosowie przede wszystkim dziękowali tym, którzy przyczynili się do wspaniałych sukcesów Studia Tańca. Ciepłe słowa popłynęły więc w kierunku sponsorów, władz lokalnych i mediów.